TVN przekazał niepokojące wiadomości dla wielu telewidzów. Chwila nieuwagi może ich drogo kosztować. Wystarczy zapomnieć o jednej prostej rzeczy, by zapłacić surową karę. TVN ostrzega swoich widzów. Wystarczy zapomnieć o jednej prostej rzeczy, by stracić nawet 600 zł. Chwila nieuwagi może drogo kosztować, warto o tym pamiętać. Poczta Polska zapowiedziała kontrolę, posypią się kary dla zapominalskich. TVN ostrzegł widzów, Poczta Polska zapowiedziała kontrolę. Wszyscy posiadacze odbiorników radiowych i telewizyjnych są warto wiedzieć, że z tego obowiązku nie zwalnia ewentualny abonament opłacany w sieci kablowej. Poczta Polska zapowiada kontrolę wśród osób, które w ostatnim czasie kupiły nowy sprzęt i zapomniały go zarejestrować. Każda osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny, zobowiązana jest do rejestracji urządzenia w ciągu 14 dni od zakupu i regularnego opłacania abonamentu. Poczta Polska planuje sprawdzić, czy obywatele, którzy w ostatnim czasie kupili nowy sprzęt, dopełnili obowiązków i opłacają wymagane składki. Wszyscy zapominalscy muszą liczyć się z surową karą, która wyniesie 30-krotność miesięcznej opłaty za posiadanie RTV, czyli 681 zł. Jak informuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w Polsce tylko 31% gospodarstw domowych regularnie opłaca obowiązkowy abonament RTV. Zapominalscy zapłacą surowe kary za brak opłaty abonamentowej. Z opłat zwolnione są osoby, które ukończyły 75. rok życia, obywatele zaliczeni do I grupy inwalidzkiej, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, a także osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50%. Przeciętnego wynagrodzenia. 2-3. Poczta Polska przekazała, że kontrolę przeprowadzą uprawnieni pracownicy. Kontrolerzy mają obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności, legitymację służbową, a na żądanie, również dowód osobisty. Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika, przekazał Dzień Dobry TVN w swoim materiale. Źródło: TVN.